salwo! Pal! Ładuj! Salwo! Pal! Ładuj! Salwo! Pal! Zabezpiecz broń! Thank you.
Proszę o zabranie głosu zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora habilitowanego Krzysztofa Szwagrzyka. Szanowna pani senator, szanowny panie ministrze, szanowny panie prezydencie, ekscelencjo, wielce szanowna rodzina naszego bohatera, wszyscy zgromadzeni na tej pięknej, polskiej, patriotycznej uroczystości w Stalowej Woli, według dostojeństwa urzędu starszeństwa. 14 października 1946 roku w więzieniu Szymon Drupik w Krakowie kat strzela do ofiary. A jedna kula, która przechodzi przez ciało naszego bohatera, kończy młode, piękne, polskie życie, tragiczne życie. Dla kata, który swoją czynność wykonuje w sposób masowy, ofiara nie ma żadnego znaczenia. Nawet nie wie, że ma do czynienia z patriotą, bohaterem, oficerem, Polakiem, wspaniałym człowiekiem. Bo dla niego i dla tych, którzy byli prześladowcami, oni nie byli bohaterami, nie byli Polakami. Nie byli nawet ludźmi. Dla nich należało naszych bohaterów wyjąć spod prawa, zamordować, a potem zakopać, tak żeby nikt nie mógł nigdy do nich dotrzeć. I takich strzałów jak te wtedy w więzieniu przy Montelupi w Krakowie padało w tamtym czasie, lat 40. i 50. tysiące w różnych miejscach naszego kraju. To komuniści kończyli zbrodnicze dzieło Niemców i Sowietów. Kończyli mordować polskie elity, bo to był mord. Dobijali tych, którzy po wojnie jeszcze przetrwali, którzy swoją postawą zasłużyli na najwyższy szacunek i uznanie. Dla nas, ale nie dla nich. Nie dla komunistów. Dzisiaj stojąc w tym miejscu, przy trumnie naszego bohatera, kapitana Tadeusza Gajdy Tarzana, jednego z najlepszych dowódców polowych polskiego podziemia niepodległościowego, jednego z najdzielniejszych żołnierzy wyklętych, możemy sobie zadać pytanie, kim byłby pan kapitan, gdyby po roku 1944 nie było Polski zniewolonej komunistycznej, tylko była wojna polska, wolna Polska. Kim by został? Inżynierem? Profesorem? Może prezydentem Stalowej Woli? Może wojewodą podkarpackim? A może wyższym dowódcą, który by kształcił żołnierzy Wojska Polskiego, dzieląc się swoimi doświadczeniami, swoimi przeżyciami, kształtowałby ich młode charaktery w służbie dla Rzeczypospolitej. I możemy sobie zadać także pytanie, jak wyglądałaby Polska, gdyby wtedy w szeregu pierwszym do jej odbudowy po zniszczeniach wojennych stawaliby obok siebie generał Fieldorf, rotmistrz Pilecki, pułkownik Łukasz Ciepliński i przedstawiciele młodego pokolenia, tak jak kapitan Tadeusz Gajda, pseudonim Tarzan. Dzisiaj Rzeczpospolita przywraca właściwą kolejność rzeczy. Mówi, kto był bohaterem, a kto nim nie był, kto służył ojczyźnie, a kto ją zniewalał. Dziś mówi, że bohaterem był kapitan Tadeusz Gajda Tarzan, a jego prześladowcy służyli obcej, niepolskiej sprawie i tym, co robili, okryli się hańbą na wieki.
Spoczywaj w spokoju, bohaterze. Rzeczpospolita pamięta o swoich obrońcach. Pamięta o obrońcach. Zabezpiecz! Proszę!